Oprócz tego, że pachnie jak ciastko i mam ochotę sama się ugryźć w rękę i znowu muszę trzymać tę rękę daleko, bo się w nią ugryzę. Cześć wam kochani kochane, witam serdecznie i zapraszam do nowej piątki tygodnia. Jeżeli jesteście już ze mną troszkę na kanale, to wiecie co chodzi, znacie ten koncept. A jeżeli jesteście nowi, to oczywiście dziękuję za subskrypcję, witam serdecznie, za ewentualną subskrypcję. I cóż, piątka tygodnia to jest, są u mnie takie filmy, które pojawiają się właściwie co niedzielę, chyba że akurat jest, że akurat są ulubieńcy miesiąca. A jeżeli nie, to właśnie jest piątka tygodnia, właściwie zawsze. I to jest 5 rzeczy, produktów, ciuchów, kosmetyków, nie wiem, książek, piosenek, czegokolwiek. 5 rzeczy po prostu, które były w mojej głowie w zeszłym tygodniu, w tygodniu właśnie mijającym. Także dzisiaj znowu będzie nowa piąteczka. Kilka kosmetyków, ale nie tylko. Najpierw pierwszą rzeczą z mojej piąteczki będzie po prostu shameless self-promotion, czyli po prostu będę się chamsko reklamować sama siebie. Otworzyłam drugi kanał. Właściwie jest to mój trzeci kanał, ale tamten, który był po drodze, troszeczkę mi umarł, jeszcze do niego wrócę, ale potrzebuję więcej czasu i weny. Natomiast otwarłam nowy kanał anglojęzyczny. Profil będzie podobny jak tutaj, czyli będzie beauty, może będzie trochę więcej mody, trochę chcę zacząć robić outfitów i takich różnych rzeczy. No i jest po angielsku, także mam nadzieję dotrzeć do trochę szerszego też grona niż oczywiście moi wspaniali rodacy, których bardzo kocham. Ale wiecie, jednak język angielski daje tę możliwość dotarcia do różnych ludzi na różnych, chciałam powiedzieć planetach, ale to jeszcze nie, na różnych kontynentach i w różnych krajach. Zresztą sama mieszkam i pracuję w Wielkiej Brytanii, w Londynie, także mówię w angielskim właściwie codziennie i też wiecie, jestem w tym środowisku, więc też nie chcę się całkiem odcinać, chcę jakoś też sama siebie rozwijać po prostu. Ja lubię nowe wyzwania, lubię sama sobie rzucać jakby nowe wyzwania i lubię czuć, że się rozwijam, lubię czuć, że robię coś więcej. Także ten kanał robię oczywiście głównie dla siebie, po to, żeby czuć, że po prostu robię coś nowego i fajnego. Oczywiście tutaj Pink Rook zostaje niezmieniony, wszystko jest po staremu. Będą 4 albo 5 filmów, będzie albo 4 albo będzie 5 filmów w tygodniu, czyli tak jak do tej pory, nic się absolutnie nie zmienia. A jeżeli mówicie po angielsku, to zapraszam na nowy kanał oczywiście. Jeżeli macie anglojęzycznych przyjaciół, znajomych, to będę wdzięczna za każde polecenie oczywiście. I z góry, i od razu, i w ogóle nie tylko z góry, ale w ogóle bardzo dziękuję za cały pozytywny feedback, za wszystkie pozytywne komentarze właśnie pod tamtym filmem, bo najpierw dałam znać tamtym kanale na Snapchacie moim i na moim Facebooku i bardzo dużo z Was jakby przyszło, już mam trochę tych subskrypcji tam, fajne komentarze i dużo od Was tam takich pozytywnych wiadomości, także strasznie, strasznie dziękuję, bo nie ukrywam, że jest to cholernie stresujące. Nie stresowałam się nawet tak bardzo przy nagrywaniu pierwszych filmików polskich, jak przy nagrywaniu filmików angielskich, bo jednak nie wiem czemu, zapominam w ogóle języka w gębie, zapominam wszystkich przymiotników, mówię się kółko to samo, nie wiem, jest to strasznie stresujące, ale to jest chyba normalny proces. Każdy, kto zaczynał nagrywać, to wie o co chodzi, że najpierw po prostu człowiek się zrobi jak taki matą, jak taka okrojona wersja po prostu samego siebie i nie wiadomo co powiedzieć. Także mam teraz tę fazę właśnie na moim angielskim, na anglojęzycznym kanale. Także mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali, ale mam ochotę na nowe wyzwanie i to jest to moje nowe wyzwanie i zapraszam Was do niego ze mną, oczywiście. Zgrabnie przejdę do kosmetyków i zacznę to dwoma rzeczami, które nie są moimi ulubieńcami, ale zawsze pytacie. Najpierw szminka, bo zawsze jest to pytanie. Dzisiaj jest to Sephora, ta seria matowa i jest to kolor M03, no to jest to, co mam na ustach, to jest coś przepięknego. I cała recenzja tych szminek, to są te szminki, które mam właśnie tam na biurku i cały czas ich już Wam testuję. Ich recenzja i swatch wszystkiego na ustach pojawią się najprawdopodobniej w sobotę, bo mam już tak prawie wszystko nagrane, jeszcze nagrywam swatchy partiami, bo wiecie, że swatche to bolą, ale bardzo fajny kolor. A na paznokciach mam, to są moje własne oczywiście paznokcie i to jest Barry M seria Daylight Curing Do It Like a Nude. Fajny taki półprzejrzysty nudziak. Jakość nie powaliła mnie, ale bardzo lubię ogólnie tę serię. Tutaj właśnie jak, bo mam tutaj parę rzeczy właśnie w tym takiej kosmetyczce kiczowatej, złotej i właśnie jak podniosłam, to mi tak zapachniało, że muszę o tym powiedzieć, bo to jest pierwsza rzecz. Po prostu że tak pachnie, że muszę. Dostałam od firmy Body Boom w zeszłym tygodniu peelingi. Dostałam 3 peelingi, 2 już otwarłam i namiętnie używam. Body Boom to jest taka polska firma, nie wiem czy one, ale oni po prostu robią głównie chyba same peelingi na bazie kawy. Nie używają chyba żadnych składników testowanych na zwierzętach, nie używają też plastikowych mikrogranulek, których nie używamy, bo
trują środowisko, trują nas i zabijają zwierzaki. Także plastiki w peelingach, wiecie, banujemy, o czym jest osobny filmik, do którego zapraszam. Także te peelingi są całkiem bezpieczne dla nas i dla środowiska. Są na bazie kawy z przeróżnymi olejkami. Cena jest stosunkowo wysoka, bo z tego co widziałam, to tutaj jest 200 gram chyba w każdym opakowaniu i chyba około 60 zł kosztują. Ale kiedy otwarłam po prostu te peelingi, one teraz nawet zamknięte po prostu tak mi pachną, że to jest obłęd. Jeżeli lubicie, naprawdę, jeżeli jesteście uzależnieni od zapachów, jeżeli lubicie przepiękne zapachy i jeżeli to Wam bardzo poprawia humor i życie, to lepiej po prostu nie będzie. Dawno żaden produkt do ciała naprawdę nie zrobił dla mnie takiego ogromnego wrażenia pod względem zapachu, ale też pod względem swojego działania. Są tutaj, jak mówię, peelingi na bazie kawy, więc jest tutaj kawa. Jeszcze mamy w składzie przeróżne olejki, mamy też w składzie, jeżeli się nie mylę, sól i ogólnie, co ciekawe, one działają tak, że oczywiście najpierw zwilżamy nasze ciało, potem nabieramy odrobinę tego peelingu, muszę powiedzieć, że jest niesamowicie wydajne, także odrobinę tego peelingu i jest tutaj napisane, żeby zostawić go na ciele od 5 do 10 minut. Mają też ujędrnać naszą skórę, mają ją nawilżać. Ja powiem szczerze, że jeszcze nie udało mi się po prostu stać pod prysznicem 10 minut z tym peelingiem na sobie, ale wierzę, że jeżeli potrzymamy to trochę na sobie, to nasza skóra na pewno będzie bardzo, bardzo nawilżona, co najmniej, jeżeli nie ujędrniona, bo już z moim trzymaniem jakimś, nie wiem, półminutowym, no skóra jest niesamowita, jest po prostu niesamowita po wypilingowaniu, jest naprawdę taka odżywiona, po prostu jak mi to pachnie, nie mogę mówić, po prostu nie mogę mówić, tak mi to rozpraszam, muszę to odłożyć. Skóra jest niesamowicie po prostu odżywiona, jest taka świeża, nawilżona, taka naprawdę gibka, no coś pięknego, naprawdę. Jeżeli macie w planach trzecią randkę i wieczorny orgazm, to jest po prostu pierwszy orgazm pod prysznicem, który Was dobrze przygotuje do kolejnych orgazmów według mnie, bo skóra jest po prostu wspaniała, nawet mój Tomek po prostu doktor mi mówi, jaka Ty jesteś nawilżona dzisiaj, a on raczej taki, na takie jeszcze nie zwraca uwagi, także naprawdę super. Sama oprawa graficzna strasznie mi się podoba, te produkty są takie bardzo cool, są takie bardzo światowe. Dostajemy w ogóle w opakowaniu. O, dostajemy. Czekajcie, pokażę Wam. Ale nie mogę mówić, bo tak pachnie. Dostajemy taką łyżkę, którą się to nabiera. To ma taki, oczywiście, po prostu jest to kawa. Ale no, nie, to, naprawdę, dawno żaden produkt do ciała nie zrobił na mnie takiego niesamowitego wrażenia, jak ten brudzący mnie właśnie teraz wszędzie peeling. I oczywiście to nie jest film sponsorowany, ani barterzy, ani żaden. Mówię o tym, dlatego, że ten produkt mnie bardzo uwiódł. Zresztą jak oglądacie Snapchat mojego Snapa, to wiecie, że dostaję naprawdę dużo produktów i nie wszystko trafia do mnie na kanał. A to ma po prostu niesamowite miejsce w moim sercu i tak mi pachnie, że nie mogę przestać o tym mówić. Także polecam. Oczywiście nie trzeba wydawać 60 zł, żeby mieć dobry peeling kawowy, bo dobry peeling kawowy to jest, nie wiem, bierzemy małą miseczkę, bierzemy fusy po naszej zaparzonej kawie, takiej fusiastej, do tego dodajemy na przykład odrobinę oliwy z oliwek lub oleju kokosowego, do tego można dodać soli gruboziarnistej, można dodać cukru na przykład takiego, wiecie, albo ciemnego, albo normalnego. Oczywiście, jeżeli chcecie jakieś olejki zapachowe, ale niekoniecznie. I tak samo pod prysznicem po prostu nacieramy sobie tym ciało. Nie dość, że skóra jest wypilingowana i naprawdę gładka. To jest też świetny trik do zrobienia przed goleniem, bo dużo lepiej się goi na przykład nogi wtedy. To jeszcze jest nawilżona przez te wszystkie olejki po prostu, które mamy w tym peelingu i skóra jest absolutnie jak nowa. A czy to jest taki luksusowy po prostu produkt tego typu, ale jeżeli niekoniecznie chcecie wydawać, to można zrobić taki peeling samemu w domu, ale odkładam, bo nie mogę się skupić, widzicie, jak bredzę przez ten produkt, po prostu przez te piękne, piękne zapachy. Kolejny produkt to jest produkt związany z moimi włosami. To jest coś, co upolowałam ostatnio w TK Maxie. To jest firma Matrix seria Biolage. I to, co ciekawe, to jest odżywka do mycia włosów. Ja w zeszłym roku ogólnie, jak miałam takie dłuższe włosy, miałam taki okres, że w ogóle nie używałam szamponów, co brzmi obleśnie, ale działa. Bo po prostu niektóre odżywki mają taki skład i takie działanie, że bez problemu oczyszczają skórę naszej głowy i nasze włosy. Szampony mają to do siebie, że bardzo często ich składy są bardzo agresywne, zdzierają jakby takie warstwy ochronne z naszego włosa. Jak mamy puszące się włosy, jak macie puszące się włosy albo zniszczone włosy, to wiecie, o co chodzi, że szampony po prostu sprawiają, że są często takie po prostu niemiłe w tym dotyku. Także bardzo często nie ma potrzeby używania szamponu, na pewno nie ma potrzeby używania szamponu po prostu codziennie, bo to też działa tak samo jak nasza skóra. Jeżeli macie na przykład tłustą skórę i codziennie używacie bardzo ostrych peelingów i codziennie czy jakichś takich toników z alkoholem i kremów jakichś wysuszających, to wasza skóra będzie się tym bardziej buntować. Skóra czuje, że jest sucha,
nie ma nawilżenia, więc produkuje jeszcze więcej oleju, dlatego się jeszcze bardziej przetłuszcza. Dlatego też na suchą skórę warto używać olejki, rzeczy nawilżające, rzeczy łagodzące i wtedy bardzo często sucha skóra się odwdzięcza. Tak samo jest ze skórą naszej głowy. Jeżeli codziennie będziemy je myły bardzo ostrymi szamponami albo peelingowały, bo są też peelingi do takich rzeczy, to ona nie będzie się przetłuszczać mniej, a nawet, broń Boże, na odwrót całkiem. Także warto może takie inne podejście ze swoich włosów spróbować zrobić i zmienić trochę metodę mycia włosów. I ja, tak jak mówię, używałam tej odżywki przez długi czas, teraz jakoś, nie wiem, totalnie to odłożyłam i zapomniałam, ale też jak miałam takie jaśniejsze, platynowe włosy przez parę ostatnich miesięcy, to ja też bardzo lubiłam to takie ich lekkie podsuszenie, taką lekką objętość, taką sianowatość, także strasznie mi się też to podobało, że te włosy były takie podsuszone. Teraz znowu mam grzywkę i taki trochę cieplejszy kolor i znowu bym chciała mieć takie bardziej oklapnięte, więc mycie odżywką bardzo mi pasi. Ale tak jak mówię, byłam w TK Maxie i upolowałam taki produkt, czyli właśnie odżywkę do mycia włosów. Ona działa na takie samej zasadzie, nie ma tutaj w składzie SLS-ów, ma jakieś tutaj inne rzeczy, ale nie ma SLS-ów w składzie. Działa to tak, że moczymy włosy, nakładamy kilka pompek, głównie w skórę głowy, oczywiście też całe włosy i zostawiamy do 5 minut, tutaj chyba jest napisane, czekajcie. Znajdę, tak, na 5 minut i potem zmywamy. I powiem Wam, że kiedy zmywam tę odżywkę, szampon z głowy, to czuję się, jakbym po prostu spłukiwała jakąś rewelacyjną maskę, bo włosy są takie miękkie, delikatne, takie no po prostu wspaniałe, są cudowne. W ogóle nie czuć, jakbyśmy zmywały właśnie szampon i te włosy byłyby takie suche i potrzebowały natychmiast odżywki. W ogóle nie ma czegoś takiego, tylko są mięciutkie, takie jedwabiste i delikatne i naprawdę coś wspaniałego. Więc, jeżeli macie takie coś pod ręką, produkt tego typu, czyli odżywkę do mycia głowy, to bardzo polecam, do mycia włosów, ale jeżeli nie, to można wziąć Waszą normalną odżywkę, zwłaszcza takie, sprawdźcie, czy Wasza odżywka po zmieszaniu z wodą, jak tak, wiecie, poczypciacie, czy się pieni. Bardzo tego jest dobra ta maska latte, takie duże maski są na Allegro, wiecie, za 10 zł, 18 litrów jest, takie, co pachną tym kokosem i takim mlekiem latte, coś tam. One są świetne do tego i ogólnie wiele takich tych nie za drogich masek po prostu się świetnie do tego sprawdzi, bo po prostu oczyszczą skórę Waszej głowy bez zdrapywania wszystkich cennych olejków z waszych końcówek, na przykład włosów. Także bardzo polecam, a ten produkt u mnie jest hitowy. Jak macie pod ręką, to jest super i on jest niby do kręconych włosów, ale u mnie super, naprawdę. Bez parabenów, bez czegoś tam jeszcze, nieważne, super. Dzisiejszy naprawdę filmik jest pod tytułem moje ulubione pachnące produkty chyba, bo teraz kolejny produkt, kolejnej polskiej firmy, do której mam duży sentyment, to jest firma Nakomi. Produkt ten dostałam po raz kolejny i po raz kolejny nie jest to niesponsorowanego. To jest mus do ciała, ciasteczko nawilżający, oczywiście, a to jest ekstrakt z kakaowca zatopiony w maśle shea i oleju z pestek winogron, z dodatkiem dziewiczego oleju arganowego, intensywnie nawilża, ujędnia, wyrównuje koloryt. Z tym kolorytem to nie wiem, o co chodzi, nie zauważyłam, ale nawilżenie bardzo, bardzo. Przede wszystkim po otwarciu znowu uderza nas przepiękny, bardzo pyszny zapach. Pachnie to trochę jak Oreo, trochę jak coś waniliowo-czekoladowego. Naprawdę smakuje, a czy smakuje? Właśnie nie wiem, czy smakuje, ale pachnie to jak totalnie idealne, po prostu najpyszniejsze jakieś deser, trochę tiramisu, ale słodsze. Naprawdę ekstra. Jeżeli macie opcję, to idźcie powąchać i naprawdę nie oprzecie się. Formuła jest rewelacyjna, oczywiście jest bardzo naturalna, nie stosowana na zwierzętach, nieszkodliwa dla nas. Wyprodukowane to chyba jest, mam nadzieję, wszystko w Polsce. Ale tak to wygląda, to jest takie, strasznie jasno to jest znowu takie masło, takie dosyć zbite, mocniej zbite niż to z Efiory, które Wam ostatnio pokazywałam. I znowu po kontakcie tutaj z naszą skórą, tak bardzo ładnie to wszystko, te olejki się rozpływają, te masło shea, po prostu się zmienia w taki mega nawilżający olejek. No i to jest znowu ta sama historia, co z tymi naturalnymi wszystkimi masłami, że no, nawilżenie jest rewelacyjne, skóra, nie wiem, czy jest ujędrniona, bo to jest bardzo duże słowo, ale na pewno skóra wygląda lepiej, bo zawsze skóra zadbana i nawilżona i taka błyszcząca będzie wyglądała po prostu lepiej, będzie wyglądała na bardziej jędrną i w ogóle. Także oprócz tego, że pachnie jak ciastko i mam ochotę sama się ugryźć w rękę i znowu muszę trzymać tę rękę daleko, bo się w nią ugryzę, to wspaniale spełnia swoją rolę, czyli nawilża, natłuszcza, nie ma w tym żadnych parafin, nie ma w tej żadnej parafiny, czekajcie, doczytam, czy nie ma parafiny.
Nie ma żadnej parafiny, dobra. Są jakieś różne masła, olejki, kokosowe, arganowe, ekstrakt z kakaowca jest. No naprawdę, na ostatnim miejscu jest perfum, czyli jakieś coś, co zaperfumowało nam to masło. Ale oprócz tego świetny, polski, naturalny, rewelacyjny produkt, naprawdę z najwyższej półki. I im więcej używam tych naturalnych naszych polskich produktów, zwłaszcza tych maseł do ciała, to tym bardziej widzę jednak tę przepaść między nimi, a nie bardzo fajnymi na przykład masłami, które są, nie wiem, Soap and Glory, które na przykład tutaj są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii. Te masła Soap and Glory na przykład rzeczywiście pięknie pachną, super takie dają uczucie nawilżenia i tak się fajnie wchłaniają, ale to uczucie nawilżenia jest bardzo krótkotrwałe. I na przykład już nawet nie mówię o tym, że wstaję, nie wiem, po 20, nie wiem, po, nie wiem, no powiedzmy, że się posmaruję wieczorem i wstaję rano, to może jeszcze jest taka warstwa nawilżenia, ale na pewno już jak ubiorę dżinsy i wrócę z pracy, to już ta skóra na przykład na moich łydkach, gdzie mi się dosyć mocno przesusza, jest przesuszona. A te masła mają do siebie, że nawet jak wezmę prysznic, to ta skóra jest wciąż lepsza, ja wciąż czuję takie mega, mega, mega długotrwałe, takie naprawdę pielęgnujące działanie tych naszych polskich produktów, także bardzo serdecznie polecam. Mam jakieś normalnie uderzenia ciepła od tych wszystkich lamp, bo jest wieczór, a ja nagrywam przy lampach. Tak, mam uderzenie ciepła i uderzenie zapachów, także jestem cała czerwona. Nieważne. Chciałam jeszcze podlecić serial, który jest nowym serialem i zapowiada się bardzo dobrze. Jeszcze oczywiście dopiero teraz wczoraj obejrzałam trzeci odcinek. Już go podejrzewałam, tylko już go polecałam na Snapie. Serial znowu produkowany przez Netflix, a jak wiadomo, Netflix robi bardzo niewiele rzeczy źle, jeżeli chodzi o seriale, według mnie, bo wiedzą jak to robić, wiedzą jak robić takie dobre mięcho serialowe. I to jest serial, który się nazywa Designated Survivor, czyli polskie tłumaczenie jakby wyznaczony... Człowiek przeznaczony do przeżycia, albo wyznaczony do przeżycia, coś takiego. Nie będę mówić nic więcej, bo cokolwiek tutaj teraz więcej powiem, to Wam spalę już pierwszych kilka odcinków, także nic więcej nie powiem, ale świetny serial, te pierwsze trzy odcinki bardzo fajne, chociaż ten ostatni trzeci już troszeczkę mi zalatuje czymś takim troszeczkę mdłym. Nie będzie to chyba poziom House of Cards, ale coś fajnego na jakieś wieczory przy malowaniu paznokci, żeby sobie obejrzeć, ale pierwsze dwa odcinki były absolutnie rewelacyjne, trzeci troszeczkę opadł, ale mam nadzieję, że to jest chwilowy opad. W każdym razie bardzo Wam polecam. I tak jak mówię, no nie chcę nic tutaj powiedzieć, żeby nie zdradzić, bo jak cokolwiek zdradzę, to nie będzie mega fajnego efektu, jaki ja na przykład miałam przy oglądaniu tego serialu, więc nie chcę Wam go spalić. Zapraszam do oglądania. Dobra, i to był numer 5 dzisiejszy. Bardzo oczywiście dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, udostępniania. Oczywiście mega Was zapraszam na mój nowy anglojęzyczny kanał. Bądźcie dobrzy i nie gnujcie mnie za ten mój angielski, za ten mój akcent. Ja wiem, ja się słyszę, nie musicie mnie poprawiać. W każdym razie rozkręcam się i na pewno z każdym filmikiem będzie coraz, coraz lepiej. Raz jeszcze bardzo dziękuję za cały pozytywny feedback, wszystkie dobre słowa, wszystkie Wasze komentarze i lajki. Dziękuję, po prostu dziękuję i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!